pragnę się dopytać o odpoczynek, bo wiem, że teraz liczycie te pieniądze, to potrwa do marca. Czy zaplanowane są już wakacje i jakie? Wakacje? Tak, kiedy? Coś wiesz na ten temat? Nie, nie ma. Z wakacjami jest tak, że one są w lutym, może mi się uda wyjechać na kilka dni. To jest nasza praca. Finał to jest po prostu przygotowanie do finału. Robimy to od tylu lat. Potem jest sam finał, na którym się też świetnie bawimy. Praca istotnie jest od poniedziałku, ale to wszystko jest zaplanowane. Tak samo największy festiwal świata, najpiękniejszy festiwal świata jest także naszą zabawą, przygotowaniem. Ty organizujesz wakacje dla innych. No ale to mi sprawia przyjemność. Ja nie jestem gościem, który chwyta 10 srok za ogon. Nie organizuję innych festiwali, nie organizuję innych koncertów. Robię to, co z czym czujemy się dobrze. Fundacja pracuje pełną parą. Zawsze sobie mówimy, że jeżeli będziemy mieli urlopy, to po 8 marca. 8 marca rozliczenie i potem zaczynamy sobie planować jakieś wyjazdy. Gdzieś tam wymkniemy się na chwilę. Ale na samym końcu tylko powiem jedną rzecz. Mnie sprawia przyjemność ta praca i życzę wszystkim Polakom, żeby szli do pracy, budząc się rano, mówiąc fajnie, że tam idę, bo tam są super atmosfera, super ludzie. Dobrze, że to robię, abyśmy mieli zadowolenie z pracy, bo to daje potem super efekt. Jest nas dwóch. Dziękuję ci bardzo. Ja dziękuję bardzo.